aktor z miasta stołecznego, znany ze srebrnego i dużego ekranu. Po raz kolejny w Gdyni. Dlaczego? Mam dużą słabość do miasta, do warunków, które mi tutaj Centrum Kultury stworzyło. Czuję się wolny, czuję, kocham mewy, lubię publiczność gdyńską, lubię tu spacerować, przyjeżdżać, mogę tu być z bliskimi, no i mogę się realizować. Jak to jest, bo te kredyty są ciekawe, bo scenograf jest tłumaczem, a reżyser odtwarza główną rolę. Zawsze zastanawiałem się, jak to być choreografem i tańczyć w swoim spektaklu, czy być reżyserem i być głównym aktorem w swoim spektaklu. Jeżeli mielibyśmy mówić o pięciu Achillesa, to pan wykonał strzał w pierwszej minucie. Ja się też nad tym zastanawiałem i to jest drugi raz w moim życiu dokonałem takiego wyboru. Pierwszy raz w przedstawieniu, które może ktoś widział w Centrum Filmowym. Zacznijmy jeszcze raz. Ale był to tekst pisany dla mnie i dla pani Aldony. Czuję się współautorem tego przedstawienia. Był to tekst o psychoanalizie, o miłości do Woody Allena, do mojej żony, więc nie wyobrażałem sobie inaczej. Natomiast tym razem sięgnąłem po ten tytuł drugi raz. W poprzedniej realizacji, robiłem to 5 lat temu w Warszawie, ja w tym nie grałem. I tylko dlatego pozwoliłem sobie obsadzić siebie, że część pracy miałem wykonaną. Czyli miałem jakby koncepcję przedstawienia. Musiałem się z tym zmagać. Natomiast samego bohatera inaczej sobie wyobrażałem niż ten bohater sprzed 5 lat. Grał go bardzo zresztą dobry aktor. Więc tym, no myślę, że to jest ostatni raz, kiedy reżyserowałem i grałem. Taka gorzka refleksja? Dlatego, że poziom zmęczenia i skupienia, które były mi potrzebne w trakcie pracy, sięgnęło zenitu. I być może ta właśnie Gdynia i możliwość wieczornego spaceru nad morzem pozwoliła mi nie zwariować. Zakładam, że wszystko na scenie ma znaczenie, że znaki teatralne są po to, żeby je dekodować i iść za nimi. Tak patrzę sobie na scenografię. Z jednej strony kapitalne plakaty klanu Sycylijczyków, Pogardy, Jean-Luc'a Godarda, no, stylowy Fantomas i tak dalej. Bardotka, no i ileś książek polskich. Jest takie powiedzenie, pokaż mi swoją bibliotekę, powiem ci, kim jesteś. No i Serge Gainsbourg. Dla mnie troszkę to takie mydło i powidło, takie zderzenie czuję polsko-francuskie. Tak miało być? Tak, tak, tak miało być. Ja mam słabość do swoich współpracowników. Zresztą mamy z Witkiem pracuję już kolejny raz. Rzeczywiście jest również tłumaczem. Tworzymy tę rzeczywistość zawsze wspólnie, dlatego ja ludzi, których zapraszam do współpracy, traktuję jako swoich współpracowników i twórców. Oni mi coś proponują, ja się do czegoś ustosunkuję, ale nie zawsze będę walczył, sprawdzał i przepytywał. Mi się wydaje, że to jest bardzo spójna sytuacja. Mimo tego, co pan zauważył, bo pan jest też niezbyt typowym widzem, obdarzonym backgroundem trochę większym niż nasz widz. Wydaje mi się, że tutaj parę rzeczy, tak jak Fantomas, czy Brigitte Bardot, czy parę osób być może po tym przedstawieniu się nie, co to jest, co to było, a może przeczytam, a może zobaczę. Bardzo mi zależało. To jest też świat, w którym ja wyrosłem. Kino francuskie było bardzo istotne w mojej młodości. Wszyscy oglądaliśmy, zachwycaliśmy się Fantomasem. To była duża rozpiętość artystyczna. W ogóle Francja była nam bliska. Więc myślę, że jeszcze obecność do tego konsula Francji, który ma być na naszej premierze, który nam wybaczy tych parę polskich książek w scenografii. Geneza. Pan przyszedł z tym tekstem, czy dyrektor panu zaproponował? Jak to się zaczęło?
szybka geneza jest taka, że 3 lata temu zaprosił mnie pan Grzegorz Chrapkiewicz do współpracy na scenie letniej. Wywarło to na mnie ogromne wrażenie. Gdynia, ciepło przyjęcia, wspaniała praca. Potem zostałem poproszony, czy może mam jakiś pomysł. Ja uznałem, że nie dotknę się żadnego tekstu, który był zrealizowany. Aktorka, aktor, mężczyzna przychodzi do kobiety i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego robił. Z ogromnej ilości kaw i rozmów powstał bardzo oryginalny tekst. I praojców różnych pomysłów można szukać. Jest tam trochę pana Gruzy, czy znanego reżysera dla wszystkich tutaj. Jest tam Mewa, jest tam środowisko filmowe w tym tekście, który gramy w Centrum Filmowym. Jest tam żart ze środowiska, czyli z kolegów w moim wieku, którzy wsiadają na motory i mają żony 30 lat młodsze. I to wszystko się udało tutaj zrealizować właśnie 2 lata temu. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, nagrodzeni w Katowicach. Zagraliśmy 70 przedstawień przy pełnej i to mnie trochę ośmieliło. Ale szukaliśmy formy takiej, zostałem zaproszony i poproszony, żebym coś jeszcze zrobił. Szukam takiej formy, która połączy jakąś myśl, ale jednocześnie teatr o wysokim rzemiośle, ale zapraszający na następne przedstawienie. Czyli wybrałem komedię, która jest zgrabnie napisana, i temat tej komedii obyczajowy, który właśnie nie jest tajemnicą, to ogromna różnica wieku między partnerami w obie strony. Moja żona jest psychoanalitykiem, napisała wstęp do tego, taki lekki, też zapraszający, nie za ciężki. I wydaje mi się, że to będzie dobra zabawa, znowu z taką sytuacją, że ktoś wyjdzie i oprócz muzyki, która się pojawi, oryginalna, oprócz plakatu, który pan zauważył, i płyty, pomyśli, no coś tam jest głębiej, muszę się zastanowić nad paroma rzeczami. Muzyki, przynajmniej. Bo pan jest odpowiedzialny za opracowanie muzyczne, tak. Wybór muzyki plus własne kompozycje? Tak, ja zawsze też skorzystam, mam tu wspaniałego, tak jak mówiliśmy, Witka Stefaniaka, który sporo czasu spędził we Francji, wspaniałym doradcą. I staraliśmy się tak to ułożyć, żeby każdy tekst, czy po angielsku, czy po francusku, też mówi coś o całej sytuacji. Będzie trochę francuszczyzny, akordeon w tle i tak dalej. Przyjdzie pan, zobaczy. Lekko, łatwo i przyjemnie, różnica w wieku, szczególnie partnerzy, którzy się rozeszli w ramach jakichś substytutu, biorą sobie w młodszych i tak dalej, i tak dalej. No z jednej strony tak by śmiałe nie jest, bo my jesteśmy dużo dalej, prawda, w obyczajowych przygodach. Niż Francuzi? Niż ta historia, bo dzisiaj jednak związki jednopłciowe, kwestie dzieci w związkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co pan chciał osiągnąć właśnie, wydając taki temat, no nie nowy, prawda? Nie nowy. Natomiast przede wszystkim ja pokazuję tutaj pierwszy raz, czyli te związki to nie jest profesor, który ma kolejną kochankę i romansuje ze studentkami. Ile to kosztuje obie strony? Jak to potrafi być czyste i piękne? Jak to jest oceniane przez nas samych, lub my nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, czy takie rzeczy mają szansę. Ale ten pierwszy raz jest dla mnie bardzo istotny. Na ile wystarcza nam sił też do odrzucania tej hipokryzji? Na ile my jesteśmy w stanie się właśnie przez ten świat zewnętrzny zmierzyć z sobą? Bo jeżeli takie uczucie jest między starszym profesorem a studentką, to on się boi zaryzykować całej swojej kariery, żeby światu powiedzieć: tak, kocham. No więc to było dla mnie interesujące przez to również, że nie zapraszałem aktorek w podstarzałych, tylko zaprosiłem tutaj dojrzałych, bądź ładnie. Tak,
dziękuję, przepraszam, niezgrabność wyszła. Zaprosiłem do współpracy młode dziewczyny z Trójmiasta, które mają tyle lat, ile nasze bohaterki. I to też była bardzo ciekawa praca, bo absolutnie nie chciałem je na obraz i podobieństwo reżysera, aktora, który spędził trochę czasu na scenie. Nie chciałem ich odżyć z tej młodości, z tego piękna, które mają. Chciałem je jakoś wpasować do tego, a jednocześnie ukraść im wszystko, co można, żeby widzowie tę młodość poczuli i tę prawdziwą dysproporcję emocji, doświadczenia. Tak, no, zawsze mi przyświeca, a tutaj wyjątkowo, myślę o takich też często przyziemnych rzeczach, czyli że 170 osób usiądzie tu wieczorem, wyda większe niż zwykle pieniądze. Ja się czuję bardzo zobowiązany w tej sytuacji do zapewnienia im jak najwyższego poziomu, że bardzo to serio traktuję. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność, że nie zawsze wszystko się uda, ale robię wszystko, żeby osoby, które przyszły wieczorem, były usatysfakcjonowane, nie tylko uchechane, żeby miały coś też do pomyślenia i żeby wróciły do teatru, żeby pomyślały, że to jest fajny świat. I to jest dla mnie zawsze bardzo, bardzo istotne. Ja wyrosłem z takiego teatru rzemieślniczego, z teatru powszechnego, który był w latach 90. marzeniem wielu, wielu aktorów i praca często. Ale pamiętam, tam Maydaya robiliście, prawda? Z Zapasiewiczem chyba. Ach, to pan już w ogóle wspomina jakieś stare czasy. Wie pan, że ja wróciłem do czarnej komedii. 25 lat temu była robiona w Warszawie. Zrobiłem w Warszawie po 25 latach w powszechnym. Była wtedy tylko siedziałem i nikt po to nie sięgał. Więc zdarza mi się ogromny sentyment do tamtych czasów takiego wysokiego rzemiosła, gdzie Zygmunt Hibner potrafił z niewyobrażalnej odległości, czyli kiedy jeszcze nie było metra, ściągać ludzi do teatru na pracę. Więc jakby praca, solidność tej pracy, solidność przekazu jest dla mnie bardzo, bardzo istotna i szacunek do widza.